witam Państwa. Szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście, jak zwykle, witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. To słowo serdecznie ma bardzo głębokie znaczenie właśnie w tym czasie, w tym miesiącu, jaki obecnie przeżywamy. Przypominam, jest miesiąc czerwiec, a miesiąc czerwiec to nie tylko miesiąc przedwakacyjny, czy już wakacyjny, czy miesiąc urlopowy, ale jest to przede wszystkim miesiąc poświęcony sercu. Sercu Najświętszego Serca Pana Jezusa. I właśnie dlatego w miesiącu czerwcu, to też przypominam, codziennie odmawiamy litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy w kościele, czy w domu, czy w gronie rodzinnym, czy osobiście. W każdym razie o tym, kochani, pamiętajmy. No właśnie, miesiąc czerwiec. Co on oznacza? Przede wszystkim dzisiaj jest 13 dzień tegoż miesiąca. Oznacza to, że prawie połowa tegoż miesiąca jest za nami. Ale proszę Państwa, uwaga, 13, proszę nie łączyć tutaj z żadnymi jakimiś przesądami, bo niektórzy boją się 13, niektórzy uważają, że to jest fatalna liczba, jakaś tam przesądna liczba. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Nie ma czegoś takiego, nie ma fatalnych liczb, nie ma fatalnych dat. Po prostu to jest tylko takie coś, co nas wprowadza w pewnego rodzaju błąd i powoduje, że stajemy się zabobonni. No właśnie, 13 czerwca dzisiaj obchodzą imieniny panie Antoniny i panowie Antkowie, że tak powiem. Serdeczne pozdrowienia dla dzisiejszych solenizantek i dzisiejszych solenizantów. Właśnie dzisiaj wspominamy świętego Antoniego, a jak wiemy, święty Antoni to bardzo ważny święty, to bardzo święty popularny, to ten święty od spraw trudnych, o spraw takich, gdzie nie możemy, że tak powiem, załatwić, o spraw zagubionych rzeczy. Jak coś zgubimy, jak czegoś nie możemy zrobić, to wtedy wyciągamy ręce do świętego Antoniego i wołamy do niego: święty Antoni, zlituj się, pomóż mi znaleźć klucze, bo gdzieś się zapodziały, pomóż mi znaleźć jakoś tam jeszcze inną rzecz, bo nie wiem, gdzie ją położyłem, skleroza nie boli, ale bardzo mocno przeszkadza. Dlatego też właśnie ta dzisiejsza, że tak powiem, też uroczystość, niech będzie właśnie taką okazją do tego, żeby z tym świętym zapoznać się. Bardzo proszę wejść na stronę internetową. Bardzo ciekawy życiorys, bardzo piękny życiorys, także bardzo aktualny życiorys, który przekłada się na właśnie naszą współczesność. A solenizantki i solenizantów jeszcze raz zauważam i bardzo też jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Poza tym, kochani, ta dzisiejsza data, 13 czerwca, jest to tak zwana data fatimska. Jak wiemy, Matka Boża w Fatimie objawiała się przez 6 miesięcy. Nastąpiło to po raz pierwszy 13 maja roku pańskiego 1917, a potem każdego 13 dnia, aż do października włącznie. I tak, 13 maja, 13 czerwca, 13 lipca, 13 sierpnia, 13 września i 13 października. To właśnie te dni, kiedy to dzieci właśnie w Fatimie doświadczały obecności Matki Bożej, która zachęcała do modlitwy, do pokuty, do odmawiania różańca, która zachęcała do żywej wiary. Niech właśnie ten dzień fatimski będzie też okazją do tego, żeby troszeczkę pomodlić się do Matki Bożej z Fatimskiej i żeby też wejść na stronę internetową i zapoznać się właśnie z tego rodzaju objawieniami, z tego rodzaju datą, która właśnie dzisiaj ma miejsce. Poza tym, jak wiemy, dzisiejsza niedziela, jest to 11 niedziela zwykła, 11 tydzień zwykły i gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus mówi do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię, czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierbo, pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównam Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosi im naukę, o ile nie mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jak wiemy, jesteśmy w okresie zwykłym i w takim okresie zwykłym widzimy Pana Jezusa oczyma wiary, czyli poprzez karty Ewangelii, który działa, jak to mówimy publicznie, który naucza, który czyni cuda, który spotyka się z ludźmi i który od tych ludzi doświadcza
dobra, ale także zła, tak? No takie jest życie, takie też życie było Jezusa Chrystusa. Jedni Go zachwalali, jedni się Nim zachwycali, a inni, jak to słyszeliśmy w Jego niedzielę, posądzali Go nawet o to, że odszedł od zmysłów, a więc zwariował. Jezus przemawia do ludzi, Jezus jest nauczycielem. Każdy nauczyciel chce, żeby był zrozumiały i każdy też nauczyciel chce, żeby właśnie uczeń czegoś od Niego się nauczył, bo jeżeli nie, to wtedy sens nauczania po prostu jest sensem nietrafionym. Jezus wie o tym, żeby ludzie Go rozumieli, to musi do nich przemawiać ich językiem, musi przemawiać do nich ich obrazami, tymi obrazami, które oni widzą przed swoimi oczyma, więc obrazami przyrody, obrazami rolnictwa, obrazami tego właśnie terenu, gdzie ci ludzie, gdzie ci słuchacze mieszkali. I właśnie dzisiejsza przypowieść, dzisiejsza Ewangelia jest właśnie taką przypowieścią, która jest, jak to się mówi, wzięta z życia. Pan Jezus mówi o ziarnie, ziarnie, które jest właśnie, które wrzucone w ziemię, kiełkuje i potem wydaje plon. Właśnie takim ziarnem, to jest słowo Chrystusa, natomiast szywcą to jest Chrystus. On właśnie wrzuca ziarno, czyli swoje słowo w nasze serca. On, wrzucając to słowo w nasze serca, chce, żeby to słowo zakiełkowało, żeby to słowo wyrosło i żeby to słowo zaowocowało, proszę Państwa. No czym zaowocowało? Oczywiście naszym dobrym postępowaniem, naszym dojrzałym życiem, naszym życiem odpowiedzialnym. Módlmy się o to, żeby Chrystus, siewca, siał właśnie to ziarno, żeby to ziarno trafiało na dobrą glebę, żeby to ziarno wzeszło i żeby to ziarno wzrastało i żeby to ziarno, jak już powiedziałem, przynosiło jak najwięcej plonów, jak najwięcej owoców, a wtedy i my będziemy szczęśliwi, także będą szczęśliwi ci, z którymi będziemy przebywali, nasi bracia czy nasze siostry. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, czerwcowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.